Nazywam się Władek Labuda. W sumie, kogo to obchodzi, jak się nazywam? Mam 28 lat i właśnie spełniłem wszystkie moje marzenia, o których marzyłem w wieku 20 lat. Postanowiłem, że podzielę się z tobą moimi doświadczeniami, jak to robić. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, musisz uwierzyć w siebie i znaleźć siebie. To szczęście, które jest w środku, musi po prostu odkryć. Musi współgrać z całym tobą. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że na świecie istnieje dobro i zło. I tylko wyłącznie od ciebie zależy, po której stronie będziesz i którą stronę będziesz kreował. Myśli, słowa i czyny powinny być jednością, a będziesz prawdziwie szczęśliwy. Nie odnajdziesz szczęścia nigdzie indziej, że nie będziesz potrafił odnaleźć go w swoim wnętrzu. Musisz być spójny, musisz wierzyć w swoje możliwości, a na pewno ci się uda. Odkryj, jak jesteś wielki, a zarazem jak mały jesteś, a nie będzie przeszkód na tym świecie dla ciebie. Kolejną rzeczą, którą musisz zrobić, jeżeli chcesz spełniać swoje marzenie, jest to plan. I plan musi być zajebisty. Dobry plan to jest podstawa. Bez planu ani rusz. Jak zrobić dobry plan? Musisz go rozłożyć na części pierwsze i na okresy. Okresy, czyli ja polecam taki zrobić: tygodniowy, miesięczny, roczny, pięcioletni, dwudziestoletni i ostatni, to co chciałbyś wiedzieć, czuć, jakiego rodzaju chciałbyś mieć doświadczenia, kiedy będziesz umierał. Czyli po pierwsze, opa, robimy pierwsze tydzień. Tydzień, tak? I wypisujemy A, B i C. Kolejna rzecz. Jest to miesiąc, czyli wyznacz sobie cele miesięczne. Pamiętaj, żeby były spójne z tym, co będzie działo się w tygodniu. Potem rok, potem co chciałbyś robić za 5 lat, no i za lat 20. Wszystko to musi być spójne i oczywiście wcale to nie będzie łatwe, ale zaplanuj to dobrze. Dlatego plan to jest podstawa, bo jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz, każda droga tam cię zaprowadzi. I ostatni plan to jest plan życia. I od niego powinieneś zacząć. On jest twoim drogowskazem i będzie ci pomagał w trudnych chwilach. Proponuję napisać zdrowie, miłość, kariera. I czwarty punkt może być zupełnie dostosowany do ciebie. Czym czujesz się dobry? Co chciałbyś robić? Jakim chciałbyś być człowiekiem? Każdy z nas umrze. I nie bój się tego, bo to, że będziemy wyglądać o wiele gorzej od niego, to jest tylko kwestia czasu. A możemy zamienić ten czas, żeby pracował dla nas. Dlatego dobry plan to kolejny punkt, jak spełniać marzenia. Do roboty. I tutaj zaczyna się prawdziwa walka o marzenia. Musisz się skupić, musisz przyjąć postawę prawdziwego wojownika. Musisz stać się lepszym człowiekiem, jeżeli chcesz osiągnąć więcej. Musisz pragnąć tego z całych sił, musisz wierzyć w swoje możliwości, musisz zdobywać wiedzę, musisz po prostu zacząć żyć swoimi marzeniami. Musisz po prostu być pewny, że tego osiągniesz. I gwarantuję ci, jeżeli poświęcisz odpowiednią ilość czasu, emocji oraz swojej siły życiowej, na pewno to osiągniesz. Tylko musisz dać siebie wszystko i pewnego dnia zrozumiesz, że masz to, osiągnąłeś to. I możesz po prostu opuścić niewygodne ramy poprzednich marzeń. Żeby dzwon zabrzmiał, musisz w niego uderzyć. Podobnie jest z marzeniami. Jeżeli chcesz je spełnić, musisz podjąć akcję. To tylko możesz ty rozpocząć i ty możesz zakończyć tę drogę. Nieważne, w jaki dzwon będziesz bił, ważne, że będziesz to robił konsekwentnie. Musisz to robić, musisz trwać przy tym, musisz nakazywać sobie codzienną dawkę pracy, którą wykonasz do zrobienia marzenia. Nikt nie powiedział, że będzie to łatwe. Jest to twoja droga, którą wcześniej wybrałeś. Możesz po prostu napierdalać ile sił, aż w końcu znajdziesz taki dzwon, takie narzędzia, taki zespół, taki czas, taką częstotliwość, która będzie pasowała tobie i będzie przynosiła ci wiele satysfakcji i sukcesy. To nazywa się sukces. I czasami musisz po prostu spróbować szalonych rzeczy, nie martwić się o konsekwencje. Takie po prostu jest życie. Żałujemy tylko tych rzeczy, których nie zrobiliśmy. Idziemy. Czasami warto ponieść wodze fantazji i walczyć o swoje marzenia za wszelką cenę.
Musimy pamiętać o jednym, że... O! Może jednak nie. Walcz o marzenia. Wygrani nigdy nie rezygnują. Rezygnujący nigdy nie wygrywają. Ty nigdy, nigdy się nie poddawaj. A wygrasz życie. A wygrasz swoje marzenia. Zostaw w komentarzu nienamacalny dowód tego, że masz marzenia. Opisz je i wróć tutaj, kiedy je osiągniesz. Ja również napisałem swoje pod tym filmikiem. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Zobaczymy w następnym filmie. Cześć!